Cześć! Dzisiaj chciałabym poruszyć temat błękitnej gwiazdy. Konkretniej, co bym zrobiła na jej miejscu? Czy miała jakieś inne wybory niż te, które dokonała? No ale zacznijmy od początku, czyli od dzieciństwa błękitnej gwiazdy. Błękitna łapa już jako uczennica musiała pogodzić się ze śmiercią matki. No ale nie o tym dzisiejszy materiał. Wtedy błękitna łapa usłyszała również słowa przepowiedni wypowiedziane przez gęsie pióro. Jak pożar będziesz śnić w lesie. Co prawda błękitna łapa na początek uznała to tylko za wymysł gęsiego pióra i nie traktowała przepowiedni na serio. Jednak z czasem, gdy została wojowniczką, zaczęła naprawdę przejmować się tą przepowiednią i była gotowa zrobić wszystko, by ją spełnić. Jednak przeszkodziła jej miłość. Zakochała się w dębowym sercu z klonu rzeki, w którym nie powinna się zakochywać. W międzyczasie również zachorował brunat Nacentka, który był dotychczasową zastępcą słonecznej gwiazdy. Wtedy błękitne wódro dostrzegła szansę na spełnienie przepowiedni. Bała się też, że zastępcą zostanie ostały pazur, który, no, powiedzmy sobie szczerze, nie prowadziłby planu dobrze. Błękitne futro obawiała się, że poprowadzi klany na niepotrzebne wojny, przez co zginie dużo wojowników. Wiedziała, że ma szansę zostać zastępczynią i właśnie tego pragnęła. Jednak przeszkodził jej kolejny problem. Błękitne futro była w ciąży i po pewnym czasie urodziła trójkę kociąt. Mgiełkę, Kamyczka i Meszkę. Błękitne futro zdawała sobie sprawę, że karmicielka nie zostanie zastępczynią. Zdecydowała więc, żeby oddać kociaki. I tu się zatrzymamy. Czy faktycznie musiała to robić? No bo spójrzcie na to inaczej. Ile ona miała opcji? Chociażby poprosić inną karmicelkę, by zajęła się jej kociętami. Albo nie wiem, użyć pietruszki i udawać, że straciła mleko. Mogła nawet wprost powiedzieć słonecznej gwieździe o swoich obawach do ostatniego pazura i o przepowiedni. Myślę, że dawny mentor błękitnego futra by ją wysłuchał. Mogła zgodzić się na propozycję dębowego serca, który wprost powiedział, że byłby w stanie opuścić swój klan dla niej. Serio, błękitne futro? No dobra, ale stało się. Oddała kocięta, przez co jedno z nich zmarło. Błękitne futro usprawiedliwiała się tym, że jej zdaniem to jedyna poprawna opcja. No nie sądzę, ale zresztą. Błękitne futro została zastępczynią, po pewnym czasie zmarł słoneczna gwiazda, a ona przyjęła rolę przywódcy. Chciałabym wspomnieć tutaj też o drozdowej skórze, który był naprawdę dobrym kandydatem na partnera błękitnego futra. Kochał ją, no i w pełni to okazywał. Nawet gdy błękitne futro miał kociaki z dębowym sercem, on kochał jej własne. No i rządziła sobie jako ta przywódczyni. Zmarło sporo kotów z jej klanu, w tym drozdowa skóra. Wtedy błękitna gwiazda dostrzegła na płocie rdzawego, którego chyba każdy z was zna. Uznała, że on jest z ogniem z przepowiedni, którą wypowiedziała jej nagrabiony liść. No dobra, akurat tu chyba nie podjęła swojej decyzji. Przeskoczmy więc do wydarzeń, które miały miejsce przy zdradzie tygrysiego pazura. Po straceniu swojego zaufanego zastępcy, błękitne futro mocno się załamała. Dobra, rozumiem, mogłaś naprawdę to przeżyć, ale dlaczego wyżywałaś się na bezbronnych uczniach? Z jej winy zginął na przykład prędka łapa. No i osobiście, powiem tak, zachowanie błękitnej gwiazdy wtedy nie było dobre. Ostatecznie zginęła, ratując ogniste serce przed psami. No i w sumie na tyle by wychodziło. Moim zdaniem błękitna gwiazda podjęła złe decyzje, ale nie miała złych intencji. Czy ją lubić, czy nie, to każdy może zdecydować sam. Osobiście jestem naturalna wobec tej postaci. I chociaż zmieniłabym w niej parę rzeczy, w mojej opinii jest po prostu ciekawą postacią. Chciała jak najlepiej dla klanu i dla swoich bliskich. To chyba na tyle by wychodziło jak na ten materiał.
Mam nadzieję, że komukolwiek się to spodoba i bajo!